Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Kłaniam się Państwu niziuteńko, witam bardzo serdecznie Państwa, witam naszego gościa, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Adam Andruszkiewicz, poseł na Sejm. Dzień dobry Panie Ministrze, dzień dobry Państwu. Kłaniam się Panie Redaktorze i witam Państwa. Z całą pewnością Pan, Panie Pośle, Panie Ministrze słyszał, że od weekendu miało być lepiej, a wszystko wskazuje na to, że lepiej nie mówić, tak będzie, jeśli chodzi o pogodę. W związku z powyższym nie proponuję, żebyśmy rozpoczynali naszą rozmowę o pogodzie. O pogodzie co najwyżej ewentualnie możemy skończyć, albo od razu podsumować. Czyja to wina, że mamy taką wiosnę, jaką mamy? W pogodzie czy w polityce, Panie Redaktorze? No dobrze, no to już jak Pan Minister woli. No myślę, że w pogodzie to trzymajmy się tego, że w niedzielę zawita nad naszą kochaną Polskę piękne słoneczko i wówczas myślę, że wszyscy będziemy cieszyć się już tym wiosennym tygodniem. A w polityce no to chyba jest równie ciekawie, no bo kiedy patrzę na zachowania pana Borysa Budki, zwłaszcza jako lidera Platformy Obywatelskiej, no to się wydaje, że rzeczywiście ta wiosna będzie nader ciekawa. No ona już się ciekawie zapowiada, tym bardziej, że Borys Budka zapowiedział powstanie takiej nowej koalicji. W skład tej koalicji miałoby wchodzić PSL Koalicja Polska i partia Szymona Hołowni Polska 2050 Szymona Hołowni. Pani poseł Hanna Gill-Piątek, która jest szefową koła poselskiego, sejmowego, mówi, że nie, my to jako Polska 2050 nie jesteśmy żadnym pionkiem, który sobie Borys Budka będzie przesuwał i nie jesteśmy za bardzo zainteresowani taką koalicją. Więcej na temat tej rozmowy na portalu TVP Info. A pan jak ten wywód pani poseł ocenia? Widać, że Borys Budka nie potrafi uczyć się na własnych błędach i w ogóle nie wyciąga wniosków. Pamiętamy słynną konferencję Koalicja 276. Takowa miała miejsce kilka miesięcy już bodaj temu, chyba około 2 miesięcy temu, gdzie pan Borys Budka, nie pytając partnerów z opozycji, ogłosił koalicję z nimi. Czyli jakby wyświetlił loga ich partii, mówił, że będą razem budować koalicję, natomiast nie zapytał ich o zdanie. No i jak widzimy dzisiaj, na przykład Lewica bardzo wyraźnie pokazuje, gdzie ma przywództwo pana Borysa Budki i że raczej nie jest to serce, tylko wydaje się, że ma w innej części odzieży, być może w kieszeni, tak to nazwijmy. No i raczej nie przygląda się Lewica dość poważnie na Borysa Budkę. Notabene pan Borys Budka moim zdaniem zupełnie chyba już zaczyna, no nie chcę używać mocnych słów, ale mijać się z rzeczywistością, tak to nazwijmy, dlatego że kiedy dzisiaj posłowie Lewicy wrzucili zdjęcie ze stacji Orlen, gdzie kupili hot dogi, no to pan Borys Budka to również postanowił zaatakować. Wydaje mi się, że tu jest jakiś chyba szerszy problem z tym. No, Borys Budka dopiero później, bo wcześniej młodzi demokraci zaatakowali, przepuścili taki frontalny atak na działaczy partii Razem, to prawda. Natomiast nie wiem, czy pan zauważył, jako osoba, która kiedyś zajmowała się tak bardzo, bardzo cyfryzacją, że cyfrowo, szczególnie na Twitterze, dostało się też Bronisławowi Komorowskiemu, byłemu prezydentowi, nie wiadomo za co. No, panie redaktorze, myślę, że przede wszystkim pan Bronisław Komorowski również wywołał uśmiech na twarzach wielu Polaków, zapowiadając swój powrót do polityki. Pamiętamy, że Bronisław Komorowski dostarczył wiele uśmiechu. Trochę przykre, bo raczej od prezydenta Rzeczypospolitej wymagamy powagi. Wymagamy tego, żeby godnie prezentował nasz kraj. Natomiast Bronisław Komorowski niejednokrotnie ośmieszał siebie. Przy okazji niestety państwo to reprezentuje. Natomiast dzisiaj jego powrót do polityki raczej tak, że patrzymy w kategoriach kabaretowych. No mówi pan Borys, to ja w takim razie do samego nazwiska się odwołam, ponieważ wie pan, że jestem osobą, która lubi słuchać ludzi, co mówią, a Walsiawka taką plotkę rozpowszechnia, jakoby prezes PFR-u, właśnie Borys, miał przestać być prezesem. Coś panu wiadomo na ten temat? Nic mi nie wiadomo, panie rektorze, absolutnie nie będę tutaj powielał plotek, no, o których nie mam wiedzy, jak najbardziej. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zaczął meblować Trybunał Konstytucyjny w Polsce, w Warszawie. Czy to jest dobra ścieżka, dobry kurs? No jest to kolejne takie orzeczenie, które tak, no jedno dotyczy bezpośrednio Trybunału Konstytucyjnego, inne ustami rzecznika Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zostało skierowane w stronę Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. No coraz ciekawiej się robi. Wymiar sprawiedliwości Polski jest w rękach Polski, czy nie jest? Panie redaktorze, jak najbardziej nie życzymy sobie tego, aby ktokolwiek z obcych instytucji meblował którąkolwiek z władz w Polsce, także władzę sądowniczą. To nie zdecydowanie jest obca instytucja, panie ministrze, no przecież to są europejskie instytucje.
Owszem, jesteśmy Europejczykami, ale przede wszystkim jesteśmy Polakami i jednak sędziowie, czy też urzędnicy niemieccy, francuscy, belgijscy, no nie są Polakami. Szanujemy ich, współpracujemy z nimi, ale uważamy, że powinni zająć się weblowaniem własnych instytucji, na przykład na terenie Unii Europejskiej, unijnymi w tym znaczeniu. Natomiast w prerogatywach państw suwerennych, które tworzą Unię Europejską, jest to, aby na przykład zajmować się własnym sądownictwem. Absolutnie sądownictwo polskie nie polega sądownictwu brukselskim. Co powinien zawierać dokument ratyfikujący, a właściwie wyrażający zgodę na ratyfikację przez polskie władze, Polski, doprecyzowując, umowy międzynarodowej? Ile tam powinno być zdań, jaka tam powinna być formuła według pana? Panie doktorze, ja zawsze uważam, że tutaj jednak Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno zająć stanowisko, aczkolwiek w takich umowach międzynarodowych i w preambułach i w tekstach ustaw umożliwiających ratyfikację umów międzynarodowych przede wszystkim zawsze musimy dbać o interes Polski, to robimy. Tutaj minister Jabłoński się wypowiada między innymi twierdząc, że ta ustawa przeprowadzona przez Sejm, chciałem powiedzieć przepuszczona, no to by wyszło, że Sejm jest jakąś maszynką. Nie, nie. To nie zupełnie tak. Co prawda być może intencjonalnie miałem to na myśli, ale jednak się poprawiłem. I mamy sytuację otóż taką, że wychodzi z Sejmu ustawa, w której mamy zgodę, wyrażamy zgodę na ratyfikację tej umowy, jeszcze jest podany termin i to jest właściwie wszystko. Senat natomiast ustami marszałka profesora Tomasza Grodzkiego zapowiada obszerne prace na temat tej ustawy. No i niewykluczone, że ta ustawa zrobi się bardziej bogata objętościowo. Swoją drogą bardzo ładny kubeczek, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy z programu, który pan redaktor również prowadzi, kubeczek z Wina 20 w Telewizji Polskiej. Także panie też, wracając do tematu i ceniąc spostrzegawczość pana redaktora niezwykle wysoką, wydaje mi się, że trzeba się obawiać już tego, w jaki sposób Senat pod kierunkiem pana marszałka Grodzkiego z Platformy Obywatelskiej będzie chciał ubogacać tą ustawę, którą ostatnio przyjęliśmy przez Sejm, ratyfikującą ustawę o zasobach rozszerzeniu zasobów własnych Unii Europejskiej. Dlatego, że Platforma Obywatelska częstokroć przychyla się w naszej opinii do interesów obcych państw i obcych urzędników, a nie do interesu polskiego. Notabene widzieliśmy to przy okazji tej rozgrywki w Sejmie. No przecież w pewnym momencie, kiedy Borys Budka wiedział, że przegra to głosowanie i przegra tą swoją tanią rozgrywkę, Platforma zaczęła się wprost odkrywać. Zaczęła mówić o tym, że w tej rozgrywce chodziło o opalenie rządu polskiego, panie redaktorze. Czyli nie o dobre przyjęcie ustawy, nie o dopracowanie KPO, chociażby Krajowego Programu Odbudowy, nie o pracę nad projektami, zamysłem, tylko o obalenie rządu. No, taki był cel Platformy. No, to się staje działaniem antypaństwowym, co pokazuje, że Platforma nie ma interesów polskich, tylko ma interesy własne, partyjne i obce. No ale z tym się chyba Borys Budka nie krył, tym bardziej, że posłowie Platformy Obywatelskiej mówią, że oni właściwie to byli za, ale się wstrzymali dlatego, że byli za. Chociaż, żeby było ciekawie, dziś w poranku Polskiego Radia 24 rozmawiałem z posłem Poncyliuszem i on na przykład to sobie chwali, że był taki nakaz partyjny, że matka partia kazała zachować się tak, jak się zachował pan poseł Poncyliusz, bo on to był przeciw, on to by zagłosował przeciw temu. No cóż, przykre. Nie będę tego komentował. Jak w Platformie lubią taką dyscyplinę, no to niech ją sobie stosują. Natomiast, panie doktorze, ja bym stawiał taką tezę, że ta nerwowość Borysa Budki, który już nawet atakuje zakupy na Orlenie, no to będę bardzo ciekawy, że lider największej partii opozycyjnej zajmuje się robieniem zakupów na stacjach benzynowych, albo, znaczy krytykowaniem robienia zakupów na stacji benzynowej, to miałem na myśli. To pokazuje, na jakim poziomie już politycznym jest Borys Budka. W mojej opinii Borys Budka dzisiaj kończy się politycznie. On wie, że jest przed w fazie swojego upadku, dlatego że kiedy został liderem Platformy Obywatelskiej, miał za zadanie najprawdopodobniej wdrożenie pod swoje skrzydła opozycji, wchłonięcie, tak jak kiedyś to robił Grzegorz Schetyna, wchłonił Nowoczesną. No i to mu się nie udało. To mu się nie udało. No widzimy, Lewica postawiła bardzo mocno się dla Borysa Budki, dla Platformy i no nie dała się zjeść dla Platformy, mówiąc sobie zupełnie uczciwie. PSL również nie bardzo ma na to ochotę, aby stać się przystawką Platformy. Do tego dzisiaj posłowie opuszczają jego szereg i przychodzą do pana Hołowni. No i mówiąc wprost, Platforma traci bardzo mocno sondaże.
Także coraz wyraźniej w kuluarach sejmowych słychać, że pan Borys Budka niedługo zakończy swoją misję. Nie jest to żadna próba wywarcia na panu presji ze względu na wiek, ale jest pan młodym człowiekiem, choć z bogatym doświadczeniem politycznym i nie tylko. Ale między innymi w tym swoim młodym życiu pan był związany już ze środowiskami niepodległościowymi, wolnościowymi, młodzieżowymi. Jak pan się odnosi do słów, które wczoraj padły w wywiadzie z redaktor Lubecką na antenie Radia Z? Notabene słów Grzegorza Schety, przepraszam, Borysa Budki, Grzegorz Schetyna. Wczoraj o nim rozmawiałem w programie Minęła 20. Borysa Budki, który był pytany o to, czy rozmawiał z Konfederacją i czy widział taki rząd, to nie zanegował, że nie rozmawiał. No, panie redaktorze, no ja nie będę tutaj oszukiwał, przecież wiem, że niejednokrotnie Borys Budka przeprowadzał rozmowy z posłami Konfederacji. Zdarzały się im wspólne głosowania przeciwko polskiemu rządowi. Mało tego, dzisiaj w tym ataku na lewicę, panie redaktorze, gdzie mi jest chyba świat poglądowo najdalej do lewicy, natomiast w tym ataku na lewicę Platformę wspiera Konfederacja. Na Twitterze gdzieś tam oficjalny profil Konfederacji również atakuje posłów lewicy za te zakupy na polskiej stacji. No to już jest jakaś abstrakcja całkowita. No Konfederacja chyba także się pogubiła i staje się także jakąś taką opozycją totalną, wchodzi w sojusz z Platformą, krytykuje zakupy na polskim koncernie naftowym, gdzie to dzięki temu Polska się po prostu bogaci. No to jako partia wydawało się patriotyczna, chyba powinna wspierać no, polski kapitał, wspierać kupowanie polskich produktów, jak widać, oponuje przeciwko temu. No tak, ale Konfederacja przynajmniej ma jasne i klarowne zdanie, jeśli chodzi o ustawę o zasobach własnych Unii Europejskiej. To zdanie zaprezentowała, bo głosowała przeciw. Platforma zagłosowała, jak zagłosowała, to ja mam do pana na koniec takie pytanie. Kto w takim razie jest partią dążącą do polexitu, do wyjścia z Unii Europejskiej i jeszcze dodatkowo wistując do rozwalenia Unii Europejskiej, a kto jest proeuropejski? No, panie rektorze, odpowiadając w mojej opinii, dzisiaj Platforma Obywatelska najbardziej zachowała się antyeuropejsko, dlatego że w imię swoich małych partyjnych gierek była w stanie wysadzić fundusze unijne i tym samym spowodować obniżenie pozycji Polski na arenie międzynarodowej w ramach Unii Europejskiej. To pokazuje, że PO także już nie myśli kategoriami Zjednoczonej Europy. Prawo i Sprawiedliwość od zawsze miało kurs proeuropejski, aczkolwiek my przy stole nie chcemy być kelnerami, tylko podmiotem i tym podmiotem jesteśmy. Adam Andruszkiewicz, sekretarz stanu w KPRM, poseł na Sejm. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do widzenia i do usłyszenia.